Bardzo prosimy o pytania. Po jednym pytaniu od redakcji. Dzień dobry, Bartosz Filipowicz, Fakty TVN. Mam pytanie do panów, czy jest rozważana dymisja ministra Niedzielskiego, a może jest już jakaś decyzja w tej sprawie i też co ze startem ministra z Piły, z jedynki, bo mówiło się, że właśnie z pierwszego miejsca na liście w Pile miałby startować. Jeszcze w temacie tylko konferencji Prawo i Sprawiedliwość często na Niemców narzeka, chociażby no, czołgi Leopard, które są częścią polskiej armii i wydają się być trzonem polskiej armii, przecież zostały z Niemiec sprowadzone przez Platformę Obywatelską. Jaki panowie macie do tego stosunek? Bardzo interesujące jest, że tyle pan wyniósł z naszego dzisiejszego spotkania, że Prawo i Sprawiedliwość narzeka na Niemców. Wychodzi niemiecki polityk, próbuje meblować nam kraj, mówi, że będzie zwalczał polski rząd, a pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość narzeka na Niemców. Tak? To będzie przekaz dzisiejszych Faktów TVN, jak rozumiem. Panie redaktorze, może jednak odrobinę szacunku dla własnego kraju. To rzecz pierwsza. A jeżeli wspomniał pan o czołgach Leopard, rzeczywiście widzę, że to, co powiedział Donald Tusk w Ustroniu, jest teraz powtarzane jako jego wielkie osiągnięcie. No więc to jest świetne podsumowanie różnicy, jeśli chodzi o siły pancerne, chociażby ten drobny wycinek polskiego bezpieczeństwa między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. Donald Tusk chwali się, czym się chwali? Setką używanych niemieckich Leopardów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości kupuje ponad 550 czołgów. Abramsy amerykańskie, najnowsze i nieco starsze w zastępstwie za to, co przekazaliśmy na Ukrainę, i koreańskie K2. Dziękuję, że pan to poruszył, bo to najdobitniej pokazuje, jaka jest różnica między Prawem i Sprawiedliwością, które dba o polskie bezpieczeństwo, które rozwija i modernizuje polską armię, a Platformą Obywatelską, która zadowalała się niemieckimi używkami. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie związane z polityką kadrową w rządzie, te decyzje zapadają na najwyższych szczeblach zawsze i kierownictwa partii, i rządu. W związku z tym, jeżeli jakiekolwiek będą, to oczywiście będziemy państwu zawsze komunikowali. Nic mi o takowych w tym momencie nie wiadomo. Natomiast, szanowni państwo, jedna rzecz, jeżeli chodzi o TVN, ponieważ mam wrażenie, że na antenach waszej stacji jest pewna alternatywna rzeczywistość. Państwo w ogóle w żaden sposób nie przeprosiliście polskiego społeczeństwa za podanie nieprawdziwych informacji, jeżeli chodzi o dostępność do leków przeciwbólowych, psychotropowych, na które się powoływaliście w waszych reportażach. Okazało się, że informacja, którą podawał lekarz, którego wykorzystaliście, czy którego zaprosiliście do reportażu, była również nieprawdziwa, ponieważ lekarz mógł jednak wystawić stosowną receptę, pomimo tego, że wy w waszym reportażu twierdziliście, że te leki są niedostępne i nie ma możliwości wystawiania na nie recepty. W związku z tym, szanowni państwo, ja bym apelował do stacji TVN, aby mówiła wreszcie prawdę, aby nie siała niepokoju, aby nie dezinformowała polskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o kwestie dostępności do poszczególnych leków, do recept, ponieważ Ministerstwo Zdrowia również przekazywało, iż zrobiło rozeznanie po państwa reportażu w szpitalach w Poznaniu. Okazało się, że problem, który państwo próbowaliście wykreować, sztucznie, fałszywie, kłamliwie wykreować, nie istnieje, jeżeli chodzi o szpitale poznańskie i o leki, o których państwo i recepty, o których państwo mówiliście w swoim reportażu. Także oczekiwałbym od stacji TVN sprostowania kolejnego fake newsa, kolejnego kłamstwa, które dystrybuuje w polskim społeczeństwie. Jeśli chodzi o jedynkę ministra Niedzielskiego w Pile, bo pan nie odpowiedział na to. Czy państwo przeprosicie? Bo pan też nie odpowiedział. A to nie jest do mnie pytanie. No ale państwo reprezentują. To jak państwo się dowiecie, to przyjdziecie i porozmawiamy. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Może pan odpowiedzieć na pytanie? Odpowiedziałem już. Wszelkie decyzje kadrowe, jeżeli chodzi o listy. Pan powiedział o rządowe. Wszelkie decyzje, jeżeli chodzi o listy, o stanowiska, które są piastowane przez poszczególne osoby w poszczególnych instytucjach w rządzie, są podejmowane przez kierownictwo polityczne naszej partii i kierownictwo rządu. W związku z tym, szanowni państwo, jeżeli jakiekolwiek decyzje będą zapadały wobec którejkolwiek osoby, to będziemy na pewno państwa w tym zakresie informowali. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Karolina Wasilewska, TVN24. Panie rzeczniku, ja chciałam zapytać o
tą informację, która pojawiła się w mediach społecznościowych ministra Niedzielskiego. Po pierwsze, na jakiej podstawie pan minister miał dostęp do takich danych, a po drugie, na jakiej podstawie opublikował te dane, bo wydaje mi się, że to są dwie różne kwestie. Znaczy ja mam wrażenie, że TVN i TVN24 jest najbardziej przerażone tym, że kłamstwo zostało zdemaskowane. Ja dziękuję bardzo za podzielenie się pana wrażeniami, ale czy mógłby pan odpowiedzieć na moje pytanie? No to ja odpowiadam właśnie. No nie, mówię państwa panu najbardziej o swoim wrażeniu na temat TVN, państwa... chciała, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. To jest bardzo konkretne pytanie dotyczące tego, na jakiej podstawie pan minister to zrobił i na jakiej podstawie opublikował takie dane. No proszę mi pozwolić dojść do głosu. No, pani zadała mi pytanie, ja odpowiadam. Państwa najbardziej boli to, że prawda została ukazana światu, że państwo próbowaliście dezinformować polskie społeczeństwo, jeżeli chodzi o kwestie dostępności do leków, możliwość wystawiania recept na te leki. I to wszystko, co państwo kreowaliście w swojej telewizji, na antenach swojej stacji, okazało się nieprawdą. I to państwa najbardziej boli. Panie dzisiaj odwracacie kota ogonem. Wie, że był taki problem. Ministerstwo Zdrowia także wczoraj o tym mówiło. Ale chciałbym poprosić o odpowiedź na moje pytanie. Panie, no ja też właśnie pytam. Panie rzeczniku, Polacy ja pytają, nie dlaczego... od odpowiadania na pana pytanie, jeśli no, ale... Wie pani, zamienimy się miejscami i demokracja. Może pan wróci do zawodu dziennikarskiego trochę w innym miejscu niż pan był, to może wtedy będzie pan zadawał pytania, a my będziemy jako nie chciałbym, żeby na nie, meblował mi życie. Na nie, dziękuję, na nie panie odpowiadać, dziękuję. Ale teraz bardzo proszę, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Ale odpowiedziałem. Jakiej... Nie, nie odpowiedział pan. Odpowiedział pan o swoich wrażeniach na temat TVN-u. Nie, nie, nie. Mówiłem o faktach. Ja... Że państwo okłamaliście polskie społeczeństwo. Ale ja pana nie pytam o to, panie rzeczniku. Ja pana pytam o to, na jakiej podstawie pan minister miał dostęp do takich danych i na jakiej podstawie je opublikował. Pani redaktor, już pani mówię, rolą instytucji publicznych jest stanie na straży prawdy. No jeżeli państwo podajecie nieprawdziwą informację, która ma dezinformować polskie społeczeństwo w zakresie dostępności informacji. Do możliwości wystawiania recept i dostępności do poszczególnych leków, to rolą instytucji publicznych wszystkich jest prostowanie tych informacji. Pan minister Niedzielski, sprostował tę informację, która okazała się jednym wielkim kłamstwem i fake newsem. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Ja bardzo proszę, kolejna redakcja. O odpowiedź na moje kolejna pytanie. Redakcja. Czy może pan, panie rzeczniku, bardzo odpowiedzieć proszę, na moje pytanie? Szanowni państwo, bardzo proszę przekazać ten mikrofon kolejnej redakcji, bo pani okupuje mikrofon. Nie, nie bardzo okupuję proszę. Mikrofonu, oczekuję odpowiedzi od bardzo pana. Proszę. Kolejna redakcja. Nie może pan odpowiedzieć na pani, moje pytanie? Pani redaktor, ale naprawdę, to myślę, że są pytania w pierwszej kolejności do rzecznika Ministerstwa Zdrowia. Rozumiem, że obawiają się państwo zadać to pytanie rzecznikowi, bo wczoraj bardzo dobitnie udowodnił kłamstwa, które padły na państwa antenie. Ale nie jest, bo kilkukrotnie próbowała pani redaktor nas tutaj pouczać, co jest czyjąś rolą. Na pewno nie jest rolą pani redaktor, z całym szacunkiem i całą sympatią, do tego, żeby próbować rozbijać konferencję prasową fałszywą narracją, bo clue tej sprawy jest to, że państwo podaliście nieprawdziwą informacje, czy pozwoliliście lekarzowi podać nieprawdziwą... Ale proszę mnie nie przerywać, jeżeli panią, mogę prosić. Pan odpowiada, no pani wchodzi ale w zdanie. Ale pani redaktor, naprawdę, jeżeli, trawestując pani słowa, jeżeli pani redaktor podda się demokratycznej ocenie, stanie tu kiedyś, dziękuję. Czy na scenie innej partii, dziękuję, to wtedy będziemy rozmawiać w ten sposób, a teraz jednak proszę pozwolić, żebyśmy kontynuowali konferencję prasową. Ja dziękuję. Rozumiem, że... proszę panią, ale bardzo proszę dopuścić inną redakcję. Zachowuje się pani skandalicznie, natomiast proszę dopuścić inną... Proszę dopuścić inną redakcję. Znaczy, ja rozumiem, że stacja TVN, która jest partyjną tubą propagandową, można powiedzieć, Platformy Obywatelskiej, która zafałszowuje rzeczywistość, jest oburzona na te informacje, które tutaj dzisiaj padają i zapewne na waszej antenie Polacy nie będą mieli okazji zapoznać się z wypowiedzią Manfreda Webera, bo od rana niestety nie widziałem jakichś pogłębionych analiz i reportażu na temat wypowiedzi Manfreda Webera, skandalicznej skądinąd, bo nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek zagraniczny polityk kiedykolwiek mówił o rządzie któregokolwiek państwa, z którym jest w koalicji w ramach chociażby Unii Europejskiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jako o wrogu. No tak zostało to przedstawione. Rozumiem, że dla TVN-u nie ma sprawy. Ale to jest skandaliczna wypowiedź i ludzie w Polsce są tym oburzeni, że Niemcy chcą ingerować w demokratyczny proces wyborczy w Polsce poprzez swojego reprezentanta Donalda Tuska.